Mi się wydaje, Mikołaj, że to, o czym rozmawiamy, to jest bardzo, bardzo istotne zagadnienie związane z rozwojem narzędzi, które żeśmy teraz poruszyli. Od której wersji Archicada używasz? Wiesz co, tak na co dzień? Ja używam Archicada od wersji 16, bo to był drugi rok studiów. Nie? W pierwszym roku klasycznie nie mogliśmy używać komputerów, tylko wszystkie rysunki były robione ręcznie, a potem dopiero na drugim roku, jak mogliśmy używać komputerów, no to od razu wprowadzili nam Archicada. To jest bardzo, w moim przypadku to było oczywiście dużo, dużo wcześniej. Myśmy przeszli na Archicada po długim okresie pracy na płasko i to użycie Archicada w zakresie zarządzania informacją, wykonywania zestawień różnego rodzaju było bardzo, bardzo istotne w pracowni. To był Archicad 11. A co zrobiło na was takie największe wrażenie, nie? Że przyszliście właśnie na Myślę, Archicada? że ten temat związany z zarządzaniem informacją, to znaczy możliwość robienia zestawień, możliwość opisywania dokumentacji, wtedy w wersji 11 to już miało bardzo, bardzo duży wpływ na nasz warsztat pracy. A ciebie co najbardziej zaciekawiło? Mimo wszystko modelowanie, nie? No to był taki pierwszy szok, że można było tworzyć te modele od razu tak właściwie, generować sobie z tego przekroje rzuty i tak dalej, więc projekt no, bardzo szybko się robiło, nie? Zgodzę się z Tobą, że ta kwestia modelowania jest bardzo istotna, natomiast pewnie dzisiaj też, jak będziemy rozmawiać na temat Archicada, to ta kwestia zarządzania informacją bardzo, bardzo ma duży wpływ na efektywność naszej pracy. No tak, Także to prawda. warto na to zwrócić uwagę. Jesteśmy z Państwem już. Jesteśmy na żywo. Dzień Dzień dobry. dobry. Proszę Państwa, ale jak myślisz, jakie będą? Dołączajcie. Jakie będą kierunki rozwoju? Na co należałoby zwrócić uwagę? Co, wydaje mi się, że większość narzędzi już mamy, nie? Teraz to już jest kwestia tego ulepszania gdzieś tam całego procesu, optymalizacji tych procesów projektowych, czyli próby jakiegoś rozwijania tego, co już mamy, prawda? Żeby to było prostsze, szybsze. Zgodzę się z Tobą, że wiele unowocześnień, które teraz zauważamy, one dotyczą efektywności pracy, tego, żebyśmy mogli te procesy bardzo, bardzo w sposób taki, no, z jednej strony skuteczny, a z drugiej strony szybki i wysokiej jakości wykonywać. Proszę Państwa. To wszystko zobaczymy w najnowszej wersji Archicada, Dzień dobry. nie? Dzień dobry. Myślę, że dołączyliście Państwo w liczbie wskazującej na to, że jesteśmy razem. Dzień dobry. Mamy, proszę Państwa, chęć zaprosić Was na to spotkanie dzisiejsze w imieniu firmy WSC, na spotkanie na temat odsłony nowej Archicada 28. Wypadałoby się przedstawić. Proszę Państwa, Paweł Przygłowicz. Dzień dobry. I Mikołaj Wójcik. Będziemy razem z Państwem dzisiaj w trakcie tego spotkania pokazywać różne nowości Archicada. Ale nie tylko my. Na czacie też jest z nami Marta Sendorowicz, która będzie odpowiadała na pytania dotyczące kwestii sprzedażowych. Proszę korzystać z tego okienka Q&A. Tam Marta będzie się starała odpowiadać na wszystkie nurtujące Was pytania. Czat jest również dla Państwa do dyspozycji. Jeżeli gdzieś tam jakieś pytanie pojawi się, ucieknie, śledźcie Państwo te zagadnienia. My ze swojej strony będziemy oczywiście starali się odpowiadać Właśnie na te. przeczytałem czat. Dziękuję bardzo. Cieszę się, że mój głos się podoba. Proszę Państwa, przede wszystkim będziemy prowadzić to nasze spotkanie na żywo, tak jak już tradycyjnie pokażemy Państwu różnego rodzaju zagadnienia w formie takiej bardzo, myślę, wskazującej na te nowości, które w Archicadzie znajdziemy. Cóż pokażemy? Pokażemy na pewno chmurę punktów. Mamy tak właściwie dodatkowe narzędzie pozwalające na pracę na chmurach punktów, więc to na pewno, ale też drobne zmiany, które będą miały znaczący, myślę, wpływ na naszą codzienną pracę. Unowocześniony interfejs, wskaźniki odległości, które przestały być tak właściwie już funkcją eksperymentalną. No i treści edukacyjne, które są teraz już zaimplementowane w interfejs Archicada, pomagające trochę we wdrożeniach nowych osób. W zakresie modelowania i przygotowania dokumentacji pokażemy kilka drobnych rzeczy, takich jak możliwość wycinania otworów, na przykład w połaciach dachowych, ale również całkowite nowości, czyli system adnotacji Keynote
który pozwala, myślę, że w bardzo skuteczny sposób opisywać tą dokumentację i zarządzać zewnętrznymi informacjami, które chcielibyście Państwo łączyć ze swoimi projektami. Oczywiście na koniec jeszcze takie narzędzie bardzo ciekawe, AI Visualizer. Zobaczymy, w jaki sposób Państwo chcielibyście to narzędzie wykorzystywać. Zmieniła się też koncepcja bibliotek. Trochę inaczej teraz nimi zarządzamy, to też sobie pokażemy, ale to, co najważniejsze, to mamy dostęp do globalnych bibliotek, czyli nie tylko nasze polskie biblioteki, ale też dostęp do wszystkich bibliotek z różnych wersji językowych, czyli japońskiej, szwedzkiej, szwajcarskiej i tak dalej, i tak dalej. Pokażemy, jak to sobie zaimplementować, gdzie tego szukać. Proszę Państwa, pytanie się pojawiło, tak, AI jest wbudowane, jak Państwo zainstalujecie Archicada, to będzie dostępny od razu w momencie, kiedy oczywiście jest częścią, jeżeli macie Archiclub, to będzie można go wykorzystać. Proszę Państwa, w tym zakresie, który mnie interesuje, możliwość patrzenia na Archicada jako na narzędzie wielobranżowe. To się od wielu wersji dzieje. Pokażę Państwu, jak wygląda rozwój programu, rozwój Map Designera, w jakim stopniu możemy już teraz mówić nie o modelowaniu instalacji, a o projektowaniu instalacji, bo o projektowaniu konstrukcji już żeśmy w ostatnich wersjach do tego projektowania konstrukcji już żeśmy się trochę przyzwyczaili. I jeszcze jedna bardzo ciekawa rzecz warta rozwinięcia, standard IDS, standard otwartej współpracy, wymiany wymagań projektowych. Mikołaj, znasz jakieś standardy OpenBIM? Coś słyszałem o jakimś IFC, gdzieś tam mi się o uszy BCF obiło, więc teraz też IDS. Coś słyszeliśmy, proszę Państwa, o tym świecie otwartych formatów, otwartego BIM-u. IDS dochodzi do tego i warto się również z tym zapoznać. I na koniec będzie również z nami Konrad Zabiało. On pokaże nowości związane z możliwością prezentacji projektu w Twinmotion Cloud, więc na to również oczywiście na tą część zapraszamy. Nasze spotkanie potrwa około 1,5 godziny. Zaakcentujemy te najbardziej istotne rzeczy. A oczywiście możliwość przećwiczenia całości tych wszystkich zagadnień będzie klasycznie na szkoleniach aktualizacyjnych dla członków archiklubu, naszych archiklubowiczów. Ale zanim przejdziemy do tej części archikadowej, jeszcze kilka kwestii sprzedażowych, ponieważ są różne zmiany, o których musimy powiedzieć. Po pierwsze, licencje wieczyste Archicada będą sprzedawane tylko do końca 2025 roku, czyli do końca przyszłego roku, ale obecnym klientom, czyli tym, którzy już posiadają licencję wieczystą. Dla klientów nowych, czyli tych, którzy nie posiadają licencji wieczystej, możliwość zakupu licencji wieczystej będzie tylko do końca tego roku, więc trzeba się spieszyć, bo posiadanie licencji wieczystej w przyszłości da lepsze warunki do konwersji na subskrypcję. Czekają nas jeszcze ogólnie dwie aktualizacje, czyli Archicad 29 i 30, ale oczywiście na wszystkie pytania z tym związane odpowie na pewno Marta na sesji Q&A. Również oczywiście te wszystkie pytania nam nie umkną, jeżeli Państwo jakieś zadacie. Będziemy mogli gdzieś tam nawet poza naszym spotkaniem na nie odpowiadać. Proszę Państwa, i bardzo ważna rzecz, no, w ramach Archiklubu mamy dostępnych około 150 dodatkowych narzędzi, które w bibliotece Archiklubu Państwo, jeżeli jesteście członkami Archiklubu, możecie wykorzystywać. Od linijki słońca, narzędzia do projektowania układu płytek, różnego rodzaju oczywiście dodatkowe narzędzia do modelowania, szablon, wzorzec Archicada. I chciałbym od razu, niezależnie od tych naszych aktualizacyjnych spotkań, które się wydarzą w 14 października i 28, 14 i 28 października, to chciałbym oczywiście od razu zaprosić też na takie omówienie tych narzędzi archiklubowych, które poprowadzi kolega Rafał Ślęk, i to spotkanie będzie 10 października i 16, a 16 będzie poświęcone projektowaniu wnętrz. Troszeczkę tak wprowadzamy Państwa również w te nasze spotkania. Jesteśmy zawsze chętni na spotkanie się z Państwem i takie na żywo przedstawienie tych zagadnień. Proszę Państwa, myślę, że
Dobra pora, żeby zacząć. Będziemy przełączać się na poszczególne tematy. Dobry moment, żeby zacząć. Zapraszam, Mikołaj. To ja w takim razie udostępniam swój ekran. Co, spróbujmy. Spróbujmy w takim razie powyłączać te zbędne wszystkie okienka, żeby nic tutaj Państwu niczego nie zasłaniało. I witam w Archicadzie 28. Zaczniemy od onboardingu, czyli takich różnych informacji na temat tego, jak działa Archicad. Mamy jedną ciekawą nowość, czyli w momencie, kiedy odpalamy Archicada, może ja tutaj po prostu zrobię takie szybki nowy projekt. No nie, nie będę może tego robił, bo musiałbym odpalić nowego Archicada. Spróbujmy w takim razie utworzyć nową kopię. Zobaczymy, co się wydarzy. Pewnie dostaniemy kilka powiadomień dotyczących BeamToola. Oczywiście o BeamToolu później. W momencie, kiedy odpalamy Archicada, to chwilkę sobie potrwa, cyk, cyk, cyk. I dostaniemy, mamy możliwość otwierania nowych plików, pobierania ich. Ja też od razu powiem Państwu, że jestem na Windowsie nieprzyzwyczajony, więc jeśli coś by się działo niedobrego, to jest to prawdopodobnie kwestia tego. Okay, licencję bym tu. Kiedyś się trzeba przestawić. Kiedyś się trzeba przestawić. Zobaczcie, pojawia nam się okienko przy uruchomieniu nowości w Archicadzie. I tutaj te nowości pojawiają się w formie takich slajdów. Możemy sobie to przeklikać oczywiście. Po pierwszym przejrzeniu możemy sobie tutaj zaznaczyć, żeby już się to nam nie pokazywało. I przeskakujemy przez różne okienka, które pokazują nam te wszystkie nowe funkcje. Oczywiście my te funkcje będziemy sobie omawiać, więc nie będziemy tutaj może się na tym za bardzo skupiać. Ten pusty projekcik zamknijmy. Nie będę zachowywał zmian i wrócimy do tego modelu. Filmiki instruktażowe będą się pojawiały też przy narzędziach, czyli zobaczcie, jeśli sobie tutaj najadę na jakiekolwiek narzędzie, pojawia się krótka informacja z filmikiem, jak to zrobić, jak tego używać. Jeśli kliknę jeszcze w Show Me How, to pojawia się dedykowane okienko, w którym mamy kilka zakładek do przeczytania, jak dane narzędzia działają, więc dla osób dopiero wchodzących w świat Archicada jest to, myślę, spore ułatwienie. Interfejs. Mamy też drobne zmiany w interfejsie. Na przykład nowe paski. Pewnie już zwróciliście uwagę na to, że pojawiły nam się paski, które mają nazwy narzędzi. To jest, powiedzmy, coś dla osób pracujących na większych rozdzielczościach, czyli dużych ekranach, kiedy tego miejsca mamy całkiem sporo. Oczywiście, jak tutaj zajrzę w okna, paski, narzędzi, to też jest nowy pasek przeciągnij elementy, czyli możliwość przesunięcia, obrotu, odbicia lustrzanego i tak dalej. Oczywiście wszystkie paski nadal możemy edytować, więc możemy sobie tutaj stworzyć coś zupełnie pod siebie. I też zwróćmy uwagę, że w menu pomocy też możemy wywołać to okienko nowości w Archicadzie. Możemy również ukryć te treści edukacyjne, jeśli już jesteście profesjonalni w każdym względzie w używaniu narzędzia Archicada, no to możemy sobie to po prostu ukryć. I teraz najeżdżając na dane narzędzie, już nam się to pokazuje. Bardzo ciekawe, ten interfejs, zmieniony interfejs moim zdaniem jest jednym właśnie z kroków w kierunku, no po pierwsze właśnie wdrażania w nowych zespołach Archicada, a z drugiej strony również no uczytelnił się. Gdzieś tam ten pasek na górze myślę, że pomoże nawet tym nowym użytkownikom wykorzystywać Archicada od samego początku w sposób skuteczny. Ja mam dla Państwa zagadnienie o tyle ciekawe, że to zagadnienie już z nami jest w Archicadzie od wersji 27. Natomiast właśnie doczekało się takiego bardzo istotnego ulepszenia, o które żeśmy w sumie może nie tyle prosili, a którego żeśmy oczekiwali. Mianowicie wersję. Zwróćcie Państwo uwagę, że mając od 27
odsłony Archicada, możliwość dodawania wersji. Działa to w taki sposób, że jesteśmy w stanie bardzo prosto przygotowywać, różnego rodzaju opcje, projektowe, które pozwalają się łączyć w kombinację wersji. I to jest znowu taki element, przełączam się w tym momencie pomiędzy takimi dwoma bardzo prostymi układami gdzieś tam na drugiej kondygnacji. I to jest znowu taki element, który do tej pory wersje w 27 Archicadzie, do czasu 27 Archicada te wersje mogły, ten pomysł był realizowany w jakiś inny sposób, kombinacjami warstw albo na przykład opcjami, etapami przebudowy. Natomiast teraz od wersji 27 mamy możliwość przełączania właśnie wersji. Co się wydarzyło w 28? Do tej pory przygotowywując taki układ opcji, musieliśmy przygotować te nasze zestawy wersji w oknie tutaj menadżera wersji. Zrobię to, żeby pokazać Państwu, jak ta sytuacja wygląda w Archicadzie 28. Zróbmy sobie dwie wersje układu tego pomieszczenia na pierwszej kondygnacji i zrobimy to przy pomocy bezpośrednio w palecie wersje. Już teraz, przechodząc do palety wersje, mam dostęp do narzędzi, które pozwalają mi takie zestawy wersji dodawać i zarządzać nimi. Chciał wykonać nowy zestaw, nazwę sobie go aranżacja. No właśnie, napiszmy ładnie. Aranżacja P1 i dodamy nową opcję. Tą nową opcją będzie układ pierwszy. Układ pierwszy. Do tego układu dodamy sobie te dwa zestawy biurek. Klikamy w układ, robimy połącz. On jest zamknięty w tym momencie, więc Archicad informuje mnie, że elementy zniknęły do czasu aktywowania tego układu. I to jest moja pierwsza opcja, to jest moja pierwsza wersja. I tutaj mogę dalej pójść na kilka sposobów, natomiast łatwym rozwiązaniem jest zduplikowanie tej opcji, nazwanie tego układ 2 i zauważenie, że teraz w tym samym miejscu pojawiają nam się dwa identyczne układy, ale ten drugi układ, do którego nawet mogę przejść po to, żeby coś do niego jeszcze dodawać, już może być indywidualnie przez nas zmieniony. I w takiej sytuacji mamy prostą możliwość zbudowania takiej struktury wersji, które w tym oknie już są dostępne. Mamy możliwość przełączania się pomiędzy układem pierwszym, układem drugim. To jak wykorzystywać różnego rodzaju wersje w różnych sytuacjach opowiemy na szkoleniu aktualizacyjnym. Natomiast warto, żebyście Państwo zauważyli, że możliwość włączenia potem tych wersji do różnego rodzaju widoków jest bardzo cenna. Jak to zrobić? Przechodzę do zakładki kombinacje wersji i do moich aranżacji wcześniejszych mogę dodać układ pierwszy i układ drugi do aranżacji B. I w tym momencie, żeby pokazać też te zmiany na dwóch kondygnacjach, widzimy, że możliwość przełączania pomiędzy wersjami jest dostępna. Unowocześnienie polegało na tym, że mamy w tym momencie w palecie, jeszcze raz do tego przejdę, w palecie wersje, możliwość skutecznego zarządzania, dodawania opcji i tych naszych wersji projektowych. Co dalej? Co dalej? Wskaźniki odległości, myślę, że sobie pokażemy. Zwróćcie Państwo uwagę, że tak, te wskaźniki ogólnie pojawiły się tutaj w formie takiej zbiorczej zakładki w tym pasku standardowym. Czyli mamy tutaj i oczywiście wszystkie linie i punkty charakterystyczne, mamy tutaj linie pomocnicze, to jest wszystko zebrane teraz w jednym miejscu, ale także wskaźniki odległości. Tak, wskaźniki odległości mam tutaj aktywne w tym momencie, możemy je oczywiście dezaktywować. Są aktywne i tak, kilka zmian, które tutaj widzimy, możliwość przyciągania tych wskaźników do linii odniesienia i do krawędzi
To już było w poprzedniej wersji, natomiast mamy tutaj jeszcze możliwość definiowania zachowań względem okien i drzwi, czyli do punktów końcowych nominalnego rozmiaru albo do środka, tak? Do środka drzwi lub okna. To sobie za moment pokażemy. Powiedzmy, że zostawiam na razie do punktów końcowych naszych drzwi, które tutaj mamy. Po pierwsze, jeśli wskaźniki odległości są aktywne, to oczywiście przy zaznaczeniu jakiegoś elementu czy przy rysowaniu te wskaźniki będą się pojawiały i tutaj możemy definiować te różne zależności pomiędzy elementami, wykorzystując po prostu wprowadzanie tych danych z klawiatury. No ale powiedzmy, jeśli chcę, żeby ta odległość, którą tutaj definiuję, nie była definiowana do osi, to mogę ten kursor tutaj przesunąć po prostu jednym kliknięciem do krawędzi ściany i stwierdzam, iż potrzebuję tutaj na przykład 160 cm. Stwierdzam Enterem i tak, element został przesunięty. Oczywiście wartość została zaktualizowana, bo domyślnie te wskaźniki dosuwają nam się najpierw do osi konstrukcyjnej, później do elementów konstrukcyjnych, więc tutaj jeszcze te 12,5 cm to jest po prostu połowa grubości tej ściany. Ona jest tutaj zorientowana przez środek na osi konstrukcyjnej. I też jaka jest to zmiana? Zobaczcie, że miałem zaznaczoną ścianę, ona się nie przesunęła w żaden sposób, tylko została rozciągnięta. Czyli to też jest pewna zmiana, która wyniknęła z tego, że może taki feedback gdzieś tam się pojawił. Więc teraz nie przesuwamy tych elementów, tylko jeśli chodzi o ścianę, to je po prostu rozciągamy. Tutaj oczywiście nastąpiłoby przesunięcie. Natomiast jeśli chodzi o drzwi czy okna, no to również tutaj zobaczcie, że mamy możliwość ustanawiania ich. Już nie musimy pisać tych wzorów fajnych, matematycznych, podręcznych, współrzędnych, gdzieś tam dodawanie, odejmowanie. Tylko teraz za pomocą wskaźników mogę tutaj stwierdzić, że chcę te drzwi mieć na przykład 150 cm od tej ściany. Jest to oczywiście lekko bez sensu w tym momencie, kiedy mamy przejście tutaj, ale czy to ma mieć sens? Nie, to ma pokazać, jak działają poszczególne narzędzia. Oczywiście, jeśli bym tutaj zmienił to ustawienie na środek drzwi czy okna, mam to dynamicznie tutaj przeskakuje, wartość jest aktualizowana, nie przesuwa nam się to, dopóki oczywiście tej wartości w tym miejscu nie zmienimy. To tak pokrótce o wskaźnikach. Bardzo, bardzo, bardzo fajne narzędzie. Narzędzie, które w wersji 27 rzeczywiście się pojawiło, a które nadal jest rozwijane, no i wyszło już na tą główny front Archicada. Proszę Państwa, kolejne takie drobne zagadnienie, ale zanim do niego przejdę, to pytanie tak, wszystkie warstwy Archicada i kombinacje warstw są niezależne od wersji, czyli wszystkie elementy możecie mieć Państwo na jednej warstwie i one również będą się przełączały przy pomocy narzędzia wersje w ten sposób. Pokażę Państwu taką znowu drobną rzecz, jakieś drobne rzeczy na razie w pokazywaniu, drobne zmiany, ale istotne, znaczy, ale istotne może, nazwijmy to. Mianowicie narzędzie Otwór jest z nami od bardzo dawna, od kilku wersji Archicada. Ostatnio też, jeżeli Państwo nie mieliście możliwości zajrzenia na webinar na temat różnego rodzaju otworowania w Archicadzie, to zapraszam, jest nagrany, udostępniony w strefie Archiklubu. Możemy zobaczyć, jak wykonywać otwory w różnych narzędziach, w różnych elementach naszego modelu. Natomiast chciałem zwrócić uwagę, że od wersji 28 otwory mogą być wycinane, wstawiane w połacie dachowym. Działa to w taki sposób, że jeżeli otwór, też nie rozpisując się, może nie rozgadując się na temat jakby wszystkich ustawień oczywiście otworu, jeżeli wstawię otwór gdzieś w strop i będę chciał z tym otworem pójść poprzez kilka stropów, tworząc szacht aż do naszego stropodachu, to pojawi się taka sytuacja. Na górze mam warstwy te spadkowe w tym stropodachu zrobione połaciami dachowymi. Jeżeli bym sobie teraz, tak żeby Państwu to łatwiej pokazać, wyświetlił tylko te elementy,
a następnie zaznaczył otwór i zaczął dodawać ten otwór do kolejnych elementów, czyli do kolejnego stropu, tworząc taki szacht przechodzący przez te wszystkie elementy, do kolejnego stropu, do kolejnego stropu, ale na tym stropie mam połać dachową, która jest w relacji z tym stropem i czyszczą się te nasze materiały w tym miejscu, to również w tym momencie już nie zatrzymam się na tej połaci dachowej, tylko element zostanie przebity. Połacie dachowe są o tyle ciekawe też w archikadzie, że stanowią te jedne może z licznych pochyłych elementów, które są również ze strukturami warstwowymi związane i mamy możliwość przy pomocy otworów, powielania tych otworów, kreowania różnych ciekawych form wynikających z dziurawienia, z przebijania, z wykonywania tych otworów właśnie w tych połaciach dachowych. Także kolejne unowocześnienie, kolejne unowocześnienie modelowania. Od ilu wersji to otwory? 23. 23, nie? To praktycznie co wersję coś tam dokładamy. Tak jest, otworów, dokładnie, bo pojawiły się też unowocześnienia wcześniej do tych otworów. Cały czas rozwijany. Drodzy Państwo, chmury punktów. Już pokazuję ekranik. To jest prawdopodobnie chmurka, którą uznacie. Pewnie wielu z Was ma tą chmurkę u siebie, bo korzystamy z niej często na webinarach z Szymonem Dudą, z Lejką. I drodzy Państwo, duża zmiana, ponieważ tak dostaliśmy tak właściwie oddzielne narzędzie BIM-M Tool, które w tym momencie jeszcze będziemy to testować w momencie, kiedy będzie ta oficjalna publikacja Archicada, bo jeszcze dzisiaj trenujemy na Technology Preview. Natomiast sam BIM-M Tool będzie dostępny w formie dodatku, czyli ten dodatek będziecie mogli Państwo sobie zainstalować i do Archicada wrzucić. To myślę, że na webinarze z chmur punktów sobie pokażemy dokładniej, też na może na szkoleniach aktualizacyjnych. I ten dodatek pozwala nam wczytywać chmurki w całości, czyli już nie musimy tak bardzo się bawić w dzielenie chmur na mniejsze elementy, ponieważ już nie ma tego ograniczenia z wielkości elementów bibliotecznych. Testowo wrzuciłem chmurkę samotni, która waży 32 GB jako jeden element i to oczywiście działa. Czyli tak, do tej pory w momencie, kiedy chcieliśmy chmurę punktów wrzucić, no to wchodziliśmy przez pliki zewnętrzne, przepraszam, plik współdziałanie i importuj chmury punktów. Natomiast teraz za pomocą BIM-M Toola możemy po prostu taką chmurkę importować. Klikamy tutaj import. Ja oczywiście w tym pliku już mam tą chmurę zaimportowaną, ale to działa w prosty sposób. Po prostu klikamy dodaj skany i taki plik E57 możemy wrzucić do Archicada. To się wczytuje w formie stanowisk. Możemy od razu przy imporcie zdefiniować, czy chcemy wstawić tą chmurę, korzystając z koordynatów projektowych czy punktu natywnego. Natomiast tutaj jeszcze mamy jakąś tam możliwość wstępną przefiltrowania tych punktów. Czyli mamy 2 mm, 5 mm, 10 mm i oczywiście możemy jeszcze ustawić na kondygnację te różne stanowiska. W taki sposób to wygląda. Zobaczcie, że też jest tutaj fajna funkcja, która nam pokazuje te skanery, czyli wszystkie stanowiska mogą dostać taki skaner. Też oczywiście na rzucie te stanowiska się wyświetlają. Oczywiście tym możemy sterować. Możemy tym sterować, czy za pomocą palet. Mamy też suwak, który pozwala nam zdefiniować, czy chcemy więcej, czy mniej tych punktów. Jeśli potrzebujemy ich trochę mniej do jakiejś szybszej pracy, to możemy to tym suwakiem tutaj zoptymalizować.
Natomiast w opcjach reprezentacji modelu jest dodatkowa zakładka, czyli opcje BIM and Tool. No i w tym miejscu mamy kilka zakładek, które pozwalają nam sterować tym, jak się ta chmura punktów wyświetla. I na przykład możemy pokazywać nazwę lokalizacji w 2D. Ja mam to w tym momencie wyłączone na rzucie, bo tak to nazwa każdego stanowiska się wyświetla i gdzieś tam trochę zaburza odczyt tej chmury punktów, w sensie takim czysto wizualnym. Możemy sobie wybrać, czy chcemy te skanery, które tutaj widzimy, pokazywać w 3D, w 2D i tak dalej, i tak dalej. Możemy też filtrować na przykład te stanowiska. Jeśli chciałbym zobaczyć, na przykład wyłączę sobie stanowiska z pierwszej, drugiej kondygnacji, niech zostaną tylko te z parteru, to te, które są przypisane do parteru, zostają, te, które są przypisane do tej kondygnacji parteru, zostają, te, które były przypisane do kondygnacji wyższych, gdzieś tam znikają. Też oczywiście jest możliwość wybierania pojedynczych stanowisk, bo wyłączam tutaj kilka stanowisk tak na szybko. Kliknę OK i zostają tylko wybrane stanowiska. Te i o wiele więcej funkcji tego narzędzia będziemy ćwiczyć na różnych innych spotkaniach. Się tak szybko w pigułce, w formie prezentacji, żeby też nie mówić za długo, bo zagadnień jest dużo, a dzień jest krótki. A czy są jakieś poziomy tych jakby dostępności tego narzędzia w Archicadzie? Jak to wygląda? Prawdopodobnie będą. Będzie wersja Pro, tylko że ta wersja Pro, no jeszcze ja mam aktualnie możliwość korzystania z pełnej wersji, więc te różnice dopiero będę tak, testował. Bo zapytaliście Państwo, w jakim stopniu ten dodatek będzie po prostu dostępny do Archicada. Myślę, że w tym stopniu, który pokazałem, na pewno, dokładnie. Na pewno tak. Trochę Ci zazdroszczę tym, że te chmury punktów opanowałeś dość istotnie, bo jest to zawsze okazja wyjścia poza ten nasz świat archikadowy i zrobienia czegoś więcej w terenie, może tak, skanując ten nasz świat. Proszę Państwa, natomiast przechodząc do takich zagadnień, można powiedzieć, że chmura punktów to również pewne zagadnienie współpracy międzybranżowej, a ja chciałbym przejść do tego, co uważam za bardzo istotne, bo map designer, który mamy w Archicadzie, został w poprzedniej wersji bardzo unowocześniony. To unowocześnienie wiązało się ze zmianą w ogóle filozofii tego narzędzia. I w tej wersji 28 mamy sytuację, gdzie ta zmiana filozofii zaowocowała kolejnymi bardzo istotnymi krokami, które dotyczą właśnie możliwości, tak jak powiedziałem, już tym razem projektowania instalacji, a nie tylko modelowania tych instalacji. Popatrzmy, jak to wygląda. Jeżeli Państwo będziecie chcieli skorzystać z tego narzędzia, to po pierwsze prawdopodobnie zauważymy, że w środowisku pracy, które zostało też tutaj te profile uproszczone, znajdziecie Państwo profil MEP. Moim celem nie jest dzisiaj pokazanie wszystkich funkcji, bo tych zagadnień związanych z modelowaniem instalacji jest bardzo dużo. Mamy do dyspozycji różnego rodzaju narzędzia typu kanały, rury, kratki instalacyjne. Mamy możliwość również dodawania osprzętu, definiowania systemów, konfigurowania różnego rodzaju ustawień. Zależy mi na tym, żeby pokazać to, w jaki sposób to narzędzie się zmieniło od tej wersji 27. Po pierwsze, mamy bardzo dużą elastyczność w modelowaniu. Jeżeli będę chciał tworzyć poszczególne nowe kanały, to oczywiście mogę to robić w taki sposób, dodając od zera, ale jeżeli chciałbym edytować, dodawać, rozbudowywać, dorysowywać jakieś elementy, to również mogę skorzystać z takiego narzędzia. Wróciła bardzo elastyczna możliwość edytowania zagadnień związanych z tym naszym modelowaniem instalacji. Mamy możliwość nie tylko naciągania węzłów, ale również po prostu przesuwania poszczególnych odcinków tych kanałów instalacyjnych.
Bardzo istotnym elementem jest to, że modelowanie może odbywać się teraz w każdym widoku, czyli jeżeli postanowimy dodać jakieś elementy na przekroju i kontynuować nasz kanał, to z jednej strony możemy to zrobić, a z drugiej strony pojawia się znowu bardzo istotny element. W jaki sposób taki kanał przechodzący przez kilka poziomów pokazać na rzucie? I tu mamy również możliwości pracy i decydowania o tym. Przełączyłem się taki widok, gdzie te instalacje są troszkę bardziej widoczne. I jeżeli Państwo wejdziecie w ustawienia takiego kanału, to zauważycie, że w zakresie pokazywania, wyświetlania na kondygnacjach, w zakresie płaszczyzny cięcia i w zakresie sposobu reprezentacji tego na rzucie pojawiły się tutaj pewne dostępne opcje. Symbol będzie pojawiał się zawsze w całości, ale jeżeli przełączymy się na rzut i pozawidokowe i jeszcze ustawimy, że według ustawień widoku, czyli będzie decydowała o tym, co się wyświetla na rzucie, będzie decydowała płaszczyzna cięcia dla danego widoku, to uzyskamy efekt taki, gdzie ta część, która jest powyżej płaszczyzny cięcia, będzie pokazana w sposób pozawidokowy. Ta pozawidokowość może być również przez nas sterowana poprzez ustawienia tutaj na przykład linii pozawidokowych, które mogą być krawędziami ukrytymi, przerywaną linią. To jest bardzo, bardzo istotny element, który pozwala w lepszy sposób zarządzać tymi zagadnieniami wyświetlania tych naszych instalacji. A teraz jeszcze jedna rzecz, bo na tym nie chciałbym poprzestać. Mamy, proszę Państwa, możliwość obliczeń w naszym Map Designerze. Spróbujmy to zrobić w następujący sposób. Po pierwsze, usunę ten fragment instalacji tutaj, na którym pracowałem i wykonam kilka połączeń tutaj w istniejących elementach, żeby też pokazać Państwu, że modelowanie tych elementów nie jest w żaden sposób złożone. Włączyłem sobie w widoczności, w wyświetlaniu, włączyłem informację o tym, gdzie są pootwierane kanały. Te kółeczka, które Państwo widzicie, to jest informacja o tym, że do tych elementów się mogę dołączać. Przygotuję taki kawałek systemu, który chciałbym, żeby był ze sobą połączony. Chciałbym pokazać Państwu, jak przebiega optymalizacja rozmiarów naszych kanałów w zależności od zadanej prędkości i ilości powietrza, który tymi kanałami ma być przetłoczony. Narysuję tylko jeszcze prostokątny fragment naszego kanału tutaj, który będzie w jakiś sposób reprezentował tą część zbiorczą. Zobaczymy sobie, gdzie my mamy ten kanał ustawiony. Bardzo dobrze, mamy ten element, który będzie zbierał nam informacje, zbierał nam powietrze z tych dwóch systemów, mamy element poziomy. Jeżeli połączymy to wszystko razem, czyli dodając tutaj ten kawałek, tak staram się, żeby to było jeszcze poziomo w tym momencie, o, żeby nam się to wszystko ładnie połączyło, dodając ten element tutaj do naszego też również poziomego elementu, jeżeli będziemy łączyć kanały, nakładać je na siebie, edytować, wycofam się i zrobię to w sposób prostopadły również. O, w ten trafiłem prawie we wszystkie te środki, więc stąd też to moje zbliżanie się. I teraz sytuacja jest taka. Dodajmy jeszcze ten kawałek. Sytuacja jest taka. W tych zakończeniach kanałów, które sobie w tym momencie wybiorę, naciskając kontrola, mogę podać oczekiwane zapotrzebowanie na liczbę metrów sześciennych na godzinę. Jeżeli wezmę to z liczby osób, które w danym pomieszczeniu się znajdują, prawdopodobnie mógłbym uzyskać jakieś wartości w okolicach, przyjmując 20 metrów sześciennych na godzinę wymiany dla jednej osoby. Umówmy się, że to będą jakieś wartości duże, po to, żeby pokazać też Państwu, w jaki sposób to obliczenie przebiega. Wpisałem 120 metrów sześciennych na taki jeden na godzinę, prawdopodobnie trochę za dużo, ale dzięki temu będę też pokazać Państwu, w jaki sposób wpływa to na ten cały nasz system.
I to, co należy teraz zrobić, mając połączony ten fragment systemu, należy go zdefiniować jako oddzielny system w przeglądarce systemów MEP. Zaznaczamy element, który stanowi jego początek, koniec, w zależności pewnie jak będziemy, jakiego rodzaju system będziemy definiować. Klikamy plus i powoduje to, że te wszystkie połączone elementy ze sobą, bo one są połączone, właśnie zostały dodane do systemu Navit. Na dodatek Archicad zliczył ten wpływ poszczególnych zakończeń kanału i wymagań dotyczących ilości powietrza i posumował te wymagania i obliczył prędkość przepływu w poszczególnych kanałach. Jeżeli rozwiniemy sobie cały ten system i zaznaczymy go tutaj w tym oknie, widzimy, że wszystkie elementy zostały uwzględnione, to zauważymy również, że pojawiają się tutaj prędkości, które można uznać, że wykraczają poza normowe prędkości w instalacji wentylacji. Jeżeli chcielibyśmy teraz przeprowadzić optymalizację tego systemu i dopasować wielkość kanałów, mamy narzędzie optymalizator wielkości kanału. Te zaznaczone przeze mnie kanały w zakresie okrągłych, jak i prostokątnych kanałów mogą być zmienione przy zadanych maksymalnych i minimalnych wartościach prędkości przepływu powietrza. Czyli jeżeli zgadzamy się, żeby ten przepływ na przykład był maksymalnie 2 metry na 2 metry na 2 metry sześcienne na godzinę, to oczekujemy w takim razie, że nastąpią zmiany. Muszą nastąpić zmiany w szerokości, w wielkości tych kanałów. Nacisnę zmień wielkość i po chwili Archicad wprowadzi z jednej strony może pozmniejszać, z drugiej strony pewnie powiększy te kanały, które prowadzą nas do zakończenia tego poszczególnego tutaj systemu. Tak to wygląda w tym momencie. Myślę, że jest to bardzo ciekawe wsparcie i w ogóle też uświadamianie nam, architektom, może czasami w jakim stopniu zapotrzebowanie na te zagadnienia instalacyjne będzie gdzieś tam brane pod uwagę albo jest brane pod uwagę. W ten sposób myślę, że moglibyśmy zwrócić uwagę na to narzędzie naszych kolegów projektantów instalacji, którzy myślę, że już dużo więcej mogą zrobić niż tylko modelować. Ale oczywiście wszystkie zagadnienia związane z tym pytaniem, które czasami jest bardzo istotne również w przypadku Map Designera. Zapraszam na te wszystkie zagadnienia, na szkolenia aktualizacyjne, bo w tym zakresie możemy również bardzo istotnie porozmawiać. Co dalej? Może przejdziemy do tematów związanych z bibliotekami. W takim razie rzućmy okiem na bibliotekę. Ja tutaj chwilkę przeglądam. Jest ekran widoczny. Słuchajcie Państwo, plik, biblioteki, obiekty i dalej menedżer bibliotek. Okno wygląda już nieco inaczej, ponieważ zmieniła się właśnie ta koncepcja dodawania bibliotek. Zobaczcie, że nie mamy teraz gdzieś tam tak jak do tej pory jednego folderu z bibliotekami wyciągniętego, podpiętego z folderu instalacyjnego Archicada, tylko mamy tutaj dostęp do różnych tak zwanych libpaków. Libpaków przeznaczonych do różnych zagadnień, różne elementy podzielone na różne libpaki. I teraz zobaczcie jeszcze jedną rzecz, zanim do tego przejdę. Wejdźmy sobie na przykład w obiekty, tak? I zobaczmy, że struktura jest tak właściwie taką, jaką ją pamiętamy. Natomiast pewne zagadnienia tutaj musimy wziąć pod uwagę, bo Graphisoft sugeruje, żebyśmy te nowe lipaki raczej stosowali w nowych projektach. Myślę, że o tej migracji bibliotek między wersją 27 a 28 o tym będziemy rozmawiać na pewno. Natomiast tutaj zobaczcie, że jest to zorganizowane trochę inaczej. Cały czas folder będzie wyglądał tak samo, natomiast jak ja dodam sobie jakąś bibliotekę, czyli wejdę
klasycznie plik, biblioteki, obiekty, menedżer bibliotek i zechce coś dodać. Zobaczcie, jesteśmy w tym momencie w folderze instalacyjnym Archicada. Biblioteka Archicada 28, biblioteka MEP, oczywiście to wszystko tutaj jest. Natomiast zwróćmy uwagę, ta myszeczka mi troszkę się zawiesza. Szukam coś takiego, o, jak pakiet obiektów Archicad. Zajrzyjmy do tego folderu i zobaczcie, że tutaj wszystkie te lipaki znajdziemy. Uczulam, żeby nie dodawać ich zbiorczo. To znaczy, nie zaznaczajmy wszystkich i nie dodawajmy ich wszystkich jednocześnie, ponieważ możemy sobie tam trochę nabałaganić, bo część tych elementów już jest w tej domyślnej bibliotece. Tak jak na przykład łóżka czy jakieś krzesła, wszystko jest już domyślnie. Zwróćmy bardziej uwagę na te elementy, które mają rozwinięcia literowe oznaczające różne kraje pochodzenia, czyli mamy jakieś elementy 2D z biblioteki czeskiej, symbole 2D ze szwedzkiej, adnotacje z różnych krajów, więc tutaj po prostu z ciekawości potestujcie, co tam się ciekawego pojawia, ale zobaczcie, że na przykład jest coś takiego jak drzwi i okna z różnych krajów. Powiedzmy, dorzucę sobie szwedzkie, okna, wybieram, przeładuję i zastosuję. Mamy ładowanie elementów bibliotecznych. Dobra, elementy wrzucone. No i teraz sprawdźmy w takim razie narzędzie okno. I zobaczcie, pojawia się tutaj po prostu folder. Okna szwedzkie, mamy okna specjalne i mamy okna podstawowe. W oknach specjalnych, proszę bardzo, okno trójkątne, czyli coś, co gdzieś tam nawet jakiś czas temu staraliśmy się domodelować. No i proszę bardzo, okno trójkątne wskoczyło. Oczywiście wszystkich tych bibliotek nie będziemy tutaj pokazywać, natomiast zachęcam po prostu do potestowania, do przejrzenia, jak te biblioteki wyglądają, co mamy dostępnego. Na szkoleniu aktualizacyjnym myślę, że się skupimy na kilku takich zagadnieniach, na które warto szczególnie zwrócić uwagę. Zwłaszcza mam tutaj na myśli biblioteki pochodzące na przykład ze Stanów Zjednoczonych, gdzie jednostki są domyślnie trochę inne. Tam są stopy, cale, tak? U nas mamy system metryczny, tam jest system imperialny. Spozaglądamy do tych zagadnień. Natomiast to jest, no, moim zdaniem bardzo, no, bardzo dobry krok, ponieważ w tym momencie nie ma jakichś tam ograniczeń, jeśli chodzi o te biblioteki. Jak coś się pojawi w bibliotece z innego kraju, to również do tego dostęp będziemy mieli, więc można się bawić. Ja się trochę wyrywam do tego, żeby w końcu o tym IDF-ie coś powiedzieć, bo to ten moment, kiedy się na to umówili. Proszę Państwa, taka może drobna rzecz, bo tutaj też pytania się w tym zakresie pojawiają. Zwróćcie też uwagę na sekundkę, na sekundę wrócę do kwestii jeszcze tych instalacji. Jeżeli to taka dość istotna zmiana, wydaje mi się, że tutaj Pan zwrócił na to uwagę w pytaniu. Mamy możliwość zmiany położenia, zmiany osi tego naszego segmentu, osi odniesienia i przesunięcia kanału względem osi. To może być wykorzystywane również do tego, żeby gdzieś tą oś z jednej strony prowadzić po jakichś innych elementach. W ten sposób również to narzędzie uległo unowocześnieniu. Ja bym chciał zachęcić Państwa, jak zainstalujecie Archicada 28, żeby te wszystkie bolączki, które do tej pory żeście gdzieś tam znaleźli w mapie, w map designerze, spróbować przetestować na nowo. Możliwe, że bardzo wiele rzeczy, na które Państwo zwracaliście uwagę gdzieś w swoim warsztacie pracy, właśnie uległo rozwiązaniu. Prawdopodobnie wyjdzie to właśnie dobrze poprzez własnoręczną eksplorację tego zagadnienia. Proszę Państwa, IDS.
To jest sytuacja taka, że standardy OpenVIM pozwoliły nam na sensowne przekazywanie naszej geometrii, parametrów, pozwoliły nam na sensowne, w postaci standardu IFC, pozwoliły nam na sensowne przekazywanie również notatek do projektu w postaci standardu BCF. Współdzielimy te notatki w oparciu o modele i dzięki temu jesteśmy lepiej skomunikowani. Jeden element tego naszego procesu i był jeszcze do pewnego momentu zupełnie niewystandaryzowany i też niezautomatyzowany. Posłużę się takimi dwoma slajdami z jakiejś prezentacji, wrzuciłem je sobie w obszar 2D w Archicadzie, żeby się nie przełączać już na inne narzędzie. Do tej pory, jeżeli Państwo mieliście potrzebę dodania zestawu parametrów do modelu naszego, nazwijmy go już modelem BIM-owym, to z reguły wymaganie związane z tym zestawem parametrów było definiowane poprzez zamawiającego ten model w postaci jakiegoś zapisu w Wordzie, w Excelu, przesyłane do nas PDF-em, mailem i musiało się odbyć kilkakrotne kodowanie i dekodowanie tych informacji poprzez wpisanie tego na przykład w zakresie właściwości Archicada. Potem w Solibri sprawdzaliśmy i znowu kodowaliśmy w postaci reguł te zapisane w Wordzie wymagania dotyczące nazw i zestawów parametrów. To samo musiał potem zrobić zamawiający, żeby sprawdzić, czy przygotowaliście prawidłowy model. W przypadku standardu IDS sytuacja wygląda w ten sposób, że definiowanie tych wymagań odbywa się w narzędziu, które pozwala z jednej strony zapisać to w formie czytelnej, a z drugiej strony wyprodukować plik XML, który może być i do tego momentu, do wersji 28 Archicada, już wszystko to było dostępne na przykład w zakresie analizowania modeli w Solibri, w BIM Collabie. Mogliśmy takie IDS-y wczytać i kontrolować model na podstawie tych wymagań. Dzisiaj pojawia się sytuacja taka, że już nie musimy wpisywać właściwości i na dodatek definiować mapowania pomiędzy właściwościami a parametrami IFC, by takie zagadnienia sobie tutaj przygotować. Jeżeli ktoś z Państwa przygotuje, narzędzi jest wiele, ja tutaj posługuję się takim narzędziem ASBIM IDS Editor. W zakresie edytowania plików IDS jest on bezpłatny. Mamy możliwość zdefiniowania, to jest ten prosty przykład z tego slajdu. Chciałbym, żeby wszystkie ściany, czyli elementy IFC Wall, to stropy też tutaj wpisałem, żeby te wszystkie elementy miały następujące wymagania. Miały na przykład opis, który będzie zestawem parametrów 0,1 dane elementu i żeby zawsze w takim zestawie parametrów pojawiał się parametr opis. I teraz mając tak zdefiniowane te wymagania, my możemy z jednej strony ten plik przekazać wszystkim stronom, które będą kontrolowały projekt, ale również tworzyły ten model, a z drugiej strony i one załadują go sobie do swojego programu, z drugiej strony możemy również przeczytać w formie takiej po prostu, w formie takiej czytelnej, przeczytać, czego te wymagania dotyczą, wyeksportować je sobie do PDF. Jak to zadziała w Archicadzie? Jeżeli przełączymy się w tym momencie na Archicada, to będzie to wyglądało w następujący sposób. Jeżeli zaznaczę ścianę i wejdę w ustawienia tej ściany, to z pewnością nie mam tutaj zestawu parametrów, które nazywam dane elementy. Gdzie ten zestaw parametrów miałby się pojawić? Prawdopodobnie w menadżerze właściwości. Jeżeli przejrzymy właściwości, to również nie będziemy go w tym miejscu mieli. Zaimportujemy ten zestaw, ten plik, ja sobie go zapisałem, oczywiście jest on na dysku w tym momencie tutaj zapisany, zaimportujemy go. Zawiera dwie informacje. Zawiera wymaganie dotyczące tego, żeby element miał swoje parametry konkretne, a druga rzecz, żeby elementy miały możliwość bycia sklasyfikowane. Zobaczcie, jak to będzie wyglądało. Tutaj w plik, współdziałanie, IDS, importuj plik IDS. Klikamy. Wskazujemy naszego IDS-a, ja sobie go nazwałem IDS Archicad. Klikamy tego naszego IDS-a i widzimy, kto go przygotował, do czego ten IDS służy, opisy, które tutaj zostały przygotowane wcześniej. Następnie, że zawiera wymagania dotyczące zestawu parametrów i parametrów, które są tutaj w tym wpisane oraz zawiera, zrobiłem to w sposób taki bardzo uproszczony, zawiera
wymaganie klasyfikacji, które składa się z dwóch klas. Jeżeli nacisnę importuj, a jeszcze wrócę na chwilę do właściwości i wybiorę, które mapowanie do parametrów IFC ma być zmodyfikowane i wybiorę to do parametrów IFC3. I jeżeli nacisnę importuj, to nastąpią dość ciekawe zmiany w ArchiCADzie w tym momencie. Proszę zobaczcie, że pojawiły się w menadżerze właściwości na dole, pojawiły się dane elementu. One oczywiście nie są w tym momencie wypełnione jakąś treścią, bo to nie wynika bezpośrednio z naszego wymagania. Natomiast mamy tą strukturę już przygotowaną, czyli właściwości zostały odpowiednio zdefiniowane. Ich nazwy. Jeżeli popatrzycie Państwo na menadżer klasyfikacji, to taka klasyfikacja, którą mogę teraz użyć w moim projekcie, została tutaj zaimportowana z tego pliku IDS i może być przeze mnie użyta w tym momencie. I jeszcze jedna rzecz się wydarzyła. Coś, na co zwracamy uwagę w czasie różnego rodzaju spotkań na temat IFC, ale też szkolenia tego naszego bimenadżerowego, archikadowego. Zwróćcie uwagę, że należałoby teraz, żeby wyeksportować prawidłowo to do formatu IFC, należałoby teraz w translatorze w mapowaniu właściwości powiązać tą właściwość z parametrem IFC. Jeżeli popatrzymy, co się wydarzyło, to zauważycie Państwo, że w zakresie IFC Wall i IFC Slab dane elementu już zostały tutaj wpisane i nastąpiła, co ciekawe, też prawidłowe mapowanie. Czyli w momencie, kiedy identyfikacja była parametrem tekstowym, została ona powiązana z właściwością utworzoną identyfikacja, a oczekiwanie dotyczące parametru powierzchnia dostało również prawidłowy parametr typ danych. Tak działa IDS. Wyobraźmy sobie teraz sytuację taką, że Państwo macie komplet parametrów zdefiniowany, możecie je wypełnić, możecie je wyeksportować, a tego samego IDS-a mogę użyć w Solibri, załadować i automatycznie sprawdzić, czy model, który przygotowałem, wyeksportowałem do IFC, czy ten model te parametry zawiera. Myślę, że bardzo istotny element. Myślę też, że w tym zakresie ArchiCAD tutaj jest bardzo, bardzo z przodu, jeśli chodzi o wdrożenie standardu IDS i chętnie będziemy na różnego rodzaju spotkaniach i konferencjach WIM-owych na to również zwracali uwagę. Zapraszam, Mikołaj, możesz kontynuować swoje tematy. IDS za nami. IDS za nami. Cieszę się, że mogłeś w końcu o tym pomówić. Już cię nosiło od wczoraj chyba. Tak jest. Drodzy Państwo, teraz już takie drobne zmiany, jeśli chodzi o etykiety. Będzie taki, powiedzmy, raczej wprowadzenie do części Pawła. Natomiast etykiety no do tej pory, jeśli chodzi o ramki etykiet, były dopasowywane do zawartości. Natomiast w tym momencie mamy możliwość zmiany, a raczej ustawienia rozmiaru takiej etykiety. Zostaliśmy też tutaj taki drobny smaczek, czyli możliwość ustawienia, czy to ma być okrąg, prostokąt zaokrąglony, kapsułka, czy zwykły prostokąt. Kapsułka mi się bardzo podoba, więc wybrałem kapsułkę, jak widzicie. No i mamy możliwość tutaj wyboru w tym momencie, czy taka ramka ma być dopasowana do tekstu, czy jednak chcemy w jakiś sposób ujednolicić szerokość i wysokość takiej ramki. Oczywiście tutaj możecie zobaczyć przykład, że zawartość tej etykiety jest trochę mniejsza, ale nadal rozmiar etykiety jest taki sam, więc jest to może trochę bardziej przyjemne dla oka. Weźmy kilka etykiet i zmieńmy tutaj szerokość. Wystrzelę ją na 40, na 40 mm będzie, proszę bardzo. Co oczywiście delikatnie za duże, ale sterowanie tym i ujednolicenie tych etykiet, myślę, że wielu estetów
wielu estetów zadowoli. No i oczywiście możliwość zmian w form. No tak jak wspomniałem, to jest takie wprowadzenie do No chyba tak. dużej nowości. Bo tak, bo ten temat, który ja teraz poruszę, co mi przypadły nowości, nie, mówiłeś o chmurach punktów. No. Ten temat, który teraz poruszę, jest bardzo ciekawym tematem, bo adnotacje, keynote'y, czyli możliwość dodawania do naszej dokumentacji elementów, które są jednocześnym opisem, ale w takiej strukturze hierarchicznej wyposażonej również w klucze, w identyfikatory treści. No, ciekawe zagadnienie, ponieważ takie znowu zmierzające w kierunku przygotowania dokumentacji, a cały czas pozostając w temacie BIM-u modelowania, no, zdajemy sobie sprawę, że ta dokumentacja jest bardzo ważna również w naszej pracy. Wygląda to w ten sposób. Jeżeli chcielibyście Państwo opisywać jakimiś informacjami swoje rysunki i chcielibyście, żeby te opisy były pewnego rodzaju specyfikacjami, to prawdopodobnie bez tego, co za chwilkę pokażę, próbowalibyśmy stworzyć jakiś taki system we właściwościach, które na podstawie kodu wybierają opis, umieszczają ten opis w jakiejś innej właściwości i przy pomocy zestawienia umieszczamy ten opis na arkuszu, na przykład, którego dany rysunek dotyczy. Zostało to zautomatyzowane w tym momencie. Mamy do czynienia tutaj z paletą, która nazywa się adnotacje. Jak działa? Adnotacje są hierarchiczną strukturą, która będzie składała się z różnego rodzaju folderów. Ja sobie tutaj na początek od zera pokażę Państwu jedną, jak to wygląda w jednym przypadku, a potem pokażę, że możemy importować dane z zewnętrznych źródeł również. Napiszę ściany, to będzie nasz folder ścian i w takim zakresie będę mógł dodać pierwszy opis, wprowadzając ściana zewnętrzna 1 i będzie to właśnie zewnętrzna jakkolwiek 30 cm. W tym miejscu należałoby wprowadzić opis. Jak z tego korzystamy? Taki keynote może być wstawiony i powiązany z etykietą, która będzie dodana do jakiegoś elementu. Jeżeli wybiorę wstaw etykietę i przypiszę ten element, tą etykietę do elementu w ten sposób, to pojawia się tak naprawdę normalna etykieta. Czyli jeżeli zaczniemy się w nią wklikiwać, to elementem tej etykiety teraz poza autotekstami może być właśnie ten klucz opisu, ale nie tylko, może być też opis, który tam Państwo żeście wprowadzili, nazwa wstaw adnotacje, czyli mamy z tego poziomu możliwość dostępu do poszczególnych treści tego opisu. I jeżeli coś takiego zrobimy, na razie w tej takiej jednostkowej wersji, przeniesiemy się na arkusz lub na szablon, bo wiemy, jeżeli jakieś globalne zagadnienia wstawimy na szablon, to one się w arkuszach również wydarzą. Jeżeli przeniesiemy się na nasz arkusz, na którym ta informacja się pojawia, ten klucz w tej etykiecie, to mamy możliwość wstawienia legendy. Legendę konfigurujemy oczywiście, decydujemy o tym, co ma się w tej legendzie znaleźć, jakiego rodzaju informacje, jakie foldery mogą być brane pod uwagę tutaj. I jeżeli będziemy modyfikować te ustawienia, to one na bieżąco będą w tym miejscu również aktualizowane. Takie jednostkowe działanie jest pewnie ciekawe, natomiast wyobraźcie sobie, że zrobiliście Państwo bazę Waszych opisów, bazę kluczy i najlepiej tą bazę pewnie zrobicie w Excelu. Ja ją sobie też również tutaj przygotowałem. Pobrałem nazwy struktur warstwowych, takich standardowych z szablonu Archicada, przepisałem tam, zrobiłem zestawienie, przepisałem to trochę też z użyciem czatu GPT, poprzekładał mi to w dobre miejsca w tym moim Excelu. I jeżeli byście Państwo chcieli poznać dokładną strukturę tego Excela, układ kolumn, który jest oczekiwany, wystarczy po prostu z Archicada ten pojedynczy opis najpierw wyeksportować. To, co dostaniecie w Excelu, to będzie ten szablon, który należałoby użyć. I teraz, mając taki plik w Excelu, mogę zaimportować go, wybierając format
Excela, ale również możemy przenosić pliki XML-owe, jeżeli to będą gotowe pomiędzy projektami archicadowymi. Wybierając format Excela, mam to zrobione w dwóch wersjach, w dwóch plikach. W notację 1 po naciśnięciu otwórz, wybiorę zastąp istniejące opisy, kontynuuj, kontynuuj. Oczywiście ten jeden, który tutaj mam, nie ma swojego odniesienia. Ten jeden, który tutaj mam, nie ma już swojego odniesienia. Za chwilkę go zmodyfikuję, bo go po prostu skasuję. Natomiast to, co zostało zaimportowane, to jest taka właśnie moja przykładowa lista opisów razem z nazwami i z kluczami. I teraz pomyślałem tak. Widzicie Państwo i spotykacie się z tym plikiem, chcieliśmy, żeby był taki, który znacie Państwo, spotykacie się z tymi naszymi plikami, one są w takiej formie uproszczonej. Wyobraźcie sobie, że chcemy opisać te ściany, ale opis jest dużo bardziej rozbudowany niż to, co żeśmy wymodelowali, bo może nie musimy tego modelować dokładnie w taki sposób. Teraz jeżeli będę przekładał, będę wykorzystywał ściany, może wybiorę ścianę zewnętrzną, dwuwarstwową, stawię etykietę na ten element. Będę miał to oznaczenie. Ścianę żelbetową, dwuwarstwową stawię opis tutaj. Jeżeli wybiorę jeszcze może ścianę ceramiczną, jakąś wewnętrzną, nawet jeżeli ona w tym przypadku nie odpowiada tej sytuacji i ścianę może z GK. To są nazwy ścian, tak jak powiedziałem, ze struktur warstwowych, które mamy tutaj w archikadzie, to zwróćcie Państwo uwagę, że mamy do czynienia z taką sytuacją, gdzie możemy teraz przenieść się do na nasz lód i wygenerować. Widzę, że wstawiły się wszędzie 120, tak? Zaraz spróbujemy to zmodyfikować. Zróbmy to w taki sposób, że o w ten sposób zróbmy to. Dodajmy, usuńmy ten, zaznaczmy tą ścianę i wprowadźmy, żeby to była na przykład ściana zewnętrzna, jeszcze raz dwuwarstwowa, staw na wybranym. O, mamy tutaj w ten sposób. Zrobimy to troszkę, żeby zwiększyć tabuła wewnętrzna. Ceramiczna 16, staw na wybranym elemencie. Jest ich już więcej, czyli zrobiłem to troszkę dokładniej. I teraz, jeżeli przejdę na mój rzut parteru, zwróćcie uwagę, że mam możliwość sterowania tym, jakie foldery się wyświetlają, w jakiej strukturze to się pojawia i opisy, które tutaj zostały nam przedstawione. Co się wydarzy, jeżeli na przykład wczytam dane z tego drugiego Excela? One się różnią tylko tym, że dodałem tam do tych opisów słowo ściana. No akurat załóżmy, że chciałem, żeby tak to wyglądało. Podmienienie tych danych, nadpisanie istniejących spowoduje aktualizację tych naszych wszystkich opisów. Różnica jest bardzo delikatna. Pojawiło się słowo ściana, bo tak to w tym opisie, takie zagadnienie, akurat na to zwróciłem uwagę. Także bardzo ciekawy, podsumowując, bardzo istotny moim zdaniem system. Mianowicie, po pierwsze, pozwalający na łączenie naszej dokumentacji ze zewnętrznymi źródłami danych. Po drugie, na wybiórcze umieszczanie opisów na arkuszach tylko dla sytuacji, gdzie ten opis pojawia się na naszym widoku. Jeżeli on się nie pojawi na naszym widoku, bo takiego opisu na danym rzucie, na danym widoku, na danym arkuszu nie będzie. Także jesteśmy w stanie łączyć z jednej strony elastyczność opisywania, a z drugiej strony automatyzację tego procesu. Podsumowując, bardzo fajne moim zdaniem narzędzie, istotne, ułatwiające przygotowanie dokumentacji. I co, płynnie? Płynnie przechodzimy w tematy graficzne bardziej. A może, Mikołaj, poczekaj, bo jeszcze jest pytanie tutaj dotyczące aktualizacji, żeby już tego tak nie dotyczące adnotacji. Proszę Państwa, te opisy, żeby też było to wyjaśnione, te opisy, które zastosowałem, one są zewnętrznymi opisami i związane z naszą ścianą tylko przez kod, który tam jest podany. Jeżeli Państwo zrobicie cokolwiek ze ścianą, kod zostanie. Więc w tym przypadku proszę zwróćcie uwagę, że to nie jest narzędzie do pobierania tych opisów ze struktury ściany, tylko w miejsce opisu możemy dowolną treść
sposób wykonania, specyfikację tego elementu, dowolną treść i takich keynote'ów przypisanych do jednego elementu może być więcej. Czyli możemy mieć i zagadnienia związane ze strukturą, i zagadnienia związane ze sposobem realizacji. Tak, nie, dokładnie. Tak to działa, że jest takie narzędzie dokumentacyjne bardziej, a nie narzędzie, które pobiera coś z naszej ściany. Ten kod wpisujemy po prostu. Nie, z właściwościami się tego nie połączy. Dodajemy tego keynote'a, odpowiadam trochę na pytania, które tu się pojawiają. Dodajemy tego keynote'a jako element etykiety, plus jeszcze dodatkowe rzeczy w tej etykiecie mogą się oczywiście znaleźć. Proszę bardzo. Dobra, to co? Przejdźmy w takim razie do tematów graficzno-wizualizacyjnych. Też się na koniec wylosowała drobna zmiana, ponieważ no w sumie ten AI Visualizer też był, tylko teraz jest zbudowany. Natomiast nie, ja Visualizera nie będę dzisiaj akurat pokazywał, tylko zwrócę uwagę na coś, co też właściwie było w wersji 27, tylko zostały po prostu ulepszone kwestie zachowywania się światła. Drodzy Państwo, czyli wchodzimy w opcję środowisko pracy i więcej opcji. I w tym miejscu, gdzie są te funkcje eksperymentalne, mamy możliwość włączenia renderingu fizycznego w 3D, czyli domyślny silnik z renderingiem fizycznym, który używa teraz dokładniejszych modeli matematycznych dla interakcji światło-wykończenie. Tylko tutaj też zwrócę od razu uwagę na to, że na coś, nad czym sam się gdzieś tam potknąłem w momencie testowania. Zwróćcie proszę uwagę na to, żeby tutaj mieć w opcji z tego, jak wyświetlają nam się elementy w 3D, żebyśmy mieli oświetlenie z cieniami. Tak, czyli bo oświetlenie podstawowe oczywiście tutaj z cieniami nie będzie pracowało. Zwróćcie uwagę na to, żeby było z cieniami, czyli też oczywiście polecam wejść głębiej w te ustawienia i trochę się ewentualnie pobawić tymi ustawieniami, tak żeby to wyglądało tak jak Wam to najbardziej pasuje. Oczywiście jest to funkcja eksperymentalna nadal, więc na pewno będzie rozwijana. Jak widzimy to na przykładzie wskaźników odległości. Także póki co fajna opcja, żeby zobaczyć, w jaki sposób nasze światło gdzieś tam gra z elementami, gra na elewacji. Jeśli macie jakieś ciekawe rozwiązania elewacyjne, zawsze można wejść w ustawienia ogólnej perspektywy i tym kierunkiem, kątem padania słońca się pobawić i zobaczyć, jak to wstępnie będzie się zachowywało na wizualizacjach. Oczywiście tutaj w tematach wizualizacyjnych mamy kierownika od spraw specjalnych, czyli Twin Motion, który później dołączy, także prosimy, żebyście zostali. Natomiast jeszcze kwestie tej sztucznej inteligencji. Sztuczna inteligencja nas nawiedziła, proszę Państwa, w Archicadzie, nawiedziła nas pewnie w wielu miejscach naszego życia i część z nas się jej obawia, część z nas chciałaby ją bardzo intensywnie zaprząc do pracy. Proszę Państwa, w wersji 27 Archicada mieliśmy możliwość doinstalowania takiego dodatku bazującego na Stable Diffusion, który pozwalał na wykorzystanie właśnie tej sztucznej inteligencji w naszych archikadach. W tym przypadku ten dodatek został włączony w archikada. Mamy go w postaci palety i możemy wykonywać różnego rodzaju działania z tym związane. Chciałbym pokazać na bardzo prostych też przykładach oczywiście, ale też może w ogóle zwrócić Państwa uwagę, że myślenie o sztucznej inteligencji i wykorzystaniu jej tutaj w Archicadzie z reguły będzie wiązało się z działaniami dość prostymi. Przygotowałem sobie kilka, mam też zewnętrzną prezentację, przygotowałem kilka takich, można powiedzieć, nie chciałbym używać słowa wizualizacji, takich przedstawień tego budynku, które zostały wykonane właśnie przy pomocy tego narzędzia. Pierwszą rzeczą, na którą chciałbym zwrócić uwagę, to to, że działanie oparte w tym momencie również o rozwiązanie modelu sztucznej inteligencji Stable Diffusion
pozwala nam na generowanie różnego rodzaju przedstawień tego budynku w oparciu o jakiś model, który został nauczony prawdopodobnie różnymi zdjęciami architektury i jest ten model zlokalizowany po stronie Graphisoftu, jest dostępny oczywiście poprzez sieć, nie musimy tego instalować dzisiaj już na naszych komputerach, tych wielu gigabajtów danych, tych modeli danych, które są danymi modelami wytrenowanymi. Natomiast zwróćcie Państwo uwagę, że zawsze to jest jakaś taka, zawsze takie działanie, które nie wiąże się tylko i wyłącznie z wizualizacją i z pokrywaniem tych naszych brył jakimiś materiałami, zgodnie z naszym wymaganiem zapisanym w postaci prompta, ale jest to po prostu działanie, gdzie ta sztuczna inteligencja na podstawie obrazu generuje również jakiś element swojego udziału w tym całym przedstawieniu. Przede wszystkim zobaczmy, że wejście w okno AI Visualizera w paletę pozwala nam, wykonałem tak wcześniej taki szybki widoczek, pozwala nam wyświetlić to okno i dwa słowa na temat, puszczę takie przedstawienie i dwa słowa na temat tego, na które ustawienia zwróćcie Państwo uwagę. To, co się wydarzy w momencie, kiedy kliknę wygeneruj, to nasz widok zostanie, który tutaj mamy, zostanie, taki zrzut tego ekranu zostanie przeniesiony do okna i ten zrzut będzie bazą do wykonania tego przedstawienia. Mamy, proszę Państwa, taki mechanizm image to image, to znaczy obrazek płaski, który w wyniku tego powstanie jest przetwarzany poprzez ten mechanizm Stable Diffusion na to, co zostanie wypracowane w ramach naszego prompta. Ten prompt zrobię może bardziej prosty, po prostu modern white office. Wpiszę office building, mógłbym dodać night view, mountain i tak dalej, jeszcze dodatkowe zagadnienia, ale zależy mi na zwróceniu uwagi na te suwaki, które Państwo macie do dyspozycji. Pierwsza rzecz, każde naciśnięcie wygeneruj tworzy jakieś inne przedstawienie, więc może to być pomysł na szukanie inspiracji. Będziemy musieli oczywiście poczekać chwilę, aż to narzędzie gdzieś tam te dane prześle i pobierze nam z Graphisoftu. Zmiana rozdzielczości, pamiętajcie, też powoduje wygenerowanie po naciśnięciu wygeneruj, wygenerowanie kolejnego różnego przedstawienia. Spróbujmy to zrobić. Na czym polegają jeszcze suwaki kreatywności? Ja może kliknę po prostu wygeneruj i czekając na to, nastąpił zrzut tego ekranu, odbywa się komunikacja ze Stable Diffusion na stronie Graphisoftu i kreatywność. Pojawia się pytanie, w jakim stopniu ten model wytrenowany danych tymi zdjęciami różnej architektury prawdopodobnie, bo tak to wygląda, jakbyście Państwo popatrzyli na takie możliwości do instalowania sobie Stable Diffusion z różnych innych miejsc, takiego lokalnego zainstalowania. W jakim stopniu on doda coś od siebie z tych zdjęć, które gdzieś tam zostały, którymi został wyłupany. I teraz, jeżeli chcecie, żeby ta aktywność Stable Diffusion była minimalna, przesuńcie ten suwak w lewo. Jeżeli będziemy przesuwać go w prawo, prawdopodobnie nastąpią coraz bardziej istotne zmiany w bryle, którą Państwo w tym momencie widzicie. Jeżeli chodzi o iterację, to jakby dokładność, to takie zaangażowanie naszego modelu w generowanie tego, co uzyskujemy, siła promptu. W wielu sytuacjach zauważycie Państwo, że ten mój prosty prompt może być niezależnie od naszych chęci rozwijany przez ten silnik sztucznej inteligencji, poprzez dodawanie różnych rzeczy, które gdzieś tam w okolicach tych stwierdzeń, które wpisaliśmy, się pojawiają. Więc z tym też również proszę poeksperymentować. I teraz jedna rzecz. Jeżeli każde naciśnięcie wygeneruj tworzy różnego rodzaju, tworzy nową wartość takiego seed, takiego jakby wylosowanego wariantu działania tej sztucznej inteligencji. Jeżeli Państwu się spodoba taki wariant, który żeśmy w tym momencie uzyskali i chcecie uzyskać podobną sytuację dla innego widoku, dobrze jest nacisnąć zablokuj widok i to kolejne przedstawienie, które sobie za chwilę wykonamy, będzie z tym samym numerem seed. My tych numerów nie widzimy, ale tak to w Stable Diffusion działa. Jeżeli kliknę wygeneruj, to powinienem
pozyskać bardzo podobną, ale jednak nie identyczną, bo tak jak chciałbym cały czas zwrócić uwagę, to nie jest wizualizacja. Unikam tego słowa. Jeżeli potraktujemy wizualizację jako przedstawienie naszego projektu, to ok. Natomiast nie jest to pokrywanie modelu jakimiś kolorami, które gdzieś tam wynikają z tego prompta. Zwróćcie Państwo uwagę, że inaczej, zachęcam Państwa do tego, żebyście podążali trochę i poeksplorowali to zagadnienie. Mi po kilku próbach to jest zrobione przy pomocy AI Visualizera, właśnie udało się pokazać to w taki sposób, ten nasz budynek. I ja wiem, powiecie, napiszecie, że bardzo wiele rzeczy jest tam wynikających z działania tej sztucznej inteligencji, ale pomyślcie tak, pojawiają się bardzo ciekawe czasami rozwiązania, czasami śmiesznie błędne, ale też takie, które mogą służyć różnego rodzaju poszukiwaniu inspiracji. To jest wnętrze z tego budynku. Mamy możliwość przy pomocy różnych promptów określania tych narzędzi i też to, co chciałem właśnie pokazać, czyli możliwość, taka próba uzyskania tego samego wrażenia przy dwóch różnych ujęciach. Zostawię Państwa z tym tematem użycia tej sztucznej inteligencji w Archikadzie. Zachęcę do testowania. Od razu odpowiem, że to, co mamy w tym momencie w Archikadzie, korzysta z obliczeń w chmurze. Także jeżeli Państwo jesteście zaznajomieni ze Stable Diffusion, no to wszystko i obliczenia, i model, ten wytrenowany model danych znajduje się po prostu po stronie Graphisoftu. My tylko w sposób taki korzystamy z tego, zdalny. Jeżeli interesujecie się tymi zagadnieniami, jak to działa w lokalnych instalacjach na kartach NVIDIA, to oczywiście jest to troszkę odrębne rozwiązanie, więc odpowiadając na te tam dwa pytania, po prostu zainstalujcie, będzie działało, przetestujcie, jak będzie to rozwiązanie działało. Proszę Państwa, tym tematem tą część, tak, i też to jest dobry pomysł na dyskusję oczywiście na temat zastosowania tej naszej sztucznej inteligencji w projektowaniu. Bardzo Państwu dziękujemy za tą część. Konrad już tutaj zagląda i stoi chętny, żeby przejść do Państwa. My się spotkamy na szkoleniu aktualizacyjnym. On próbuje wejść w kadr, ale musisz wsunąć się bardziej. Jest tutaj z nami cały czas. Zapraszam Państwa na tą drugą część. Zachęcam do tego, żebyście zgłębili te tematy. I co, musimy się... Nie chcę robić z tego jakiegoś pożegnania wielkiego. Konrad, spotkanie trwa. Spotkanie trwa. Konrad, proszę, zapraszam. Ale nie będziemy tego tak robić. Zapraszam. Dziękujemy Państwu bardzo za tą część. Zostańcie z nami i zapraszam Konrada do naszego tutaj stolika. Dzień dobry, witam serdecznie. Oczywiście kilka sekund, żeby można. Skoczyło wszystko. Ja oczywiście troszkę z nagrodami, o tych nagrodach też będziemy rozmawiać, więc powoli zaczniemy sobie może najpierw od udostępnienia ekranu. Porozmawiamy głównie o Twinmotion Cloud. Takie jest założenie, żeby Państwu troszeczkę przybliżyć wszystko, co związane jest z Epiciem, z Twinmotion. No i oczywiście, jak ma się BIM do wizualizacji, do Twinmotion, a na końcu może właśnie jakieś nagrody zobaczymy. Także szybkość, intuicyjność, jak ktoś już próbował, to wie, że działa. Myślę, że warto jest zwrócić uwagę też na różne sposoby prezentacji naszych projektów. Coraz częściej te prezentacje obserwujecie na różnych portalach, to już coraz mniej są rysunki, obrazki, wizualizacje,
ale też właśnie animacje i w tą stronę chyba ten świat się będzie kręcił. Do tego będę Państwa zachęcał, żeby próbować, żeby testować to wszystko, co mamy dostępne. Także animacje, które przygotowujecie w Twinmotion, elementy. Na dzień dzisiejszy wersja 2024 ma już też i różnego rodzaju dodatki pomagające nam animować. Natomiast no, sam film i animacja to jest jeden element, który w sumie w Twinmotion jest dość prosty, jak ktoś go używa. To, co zostało ostatnio zaprezentowane przez Epica, działało zwykle na Unrealu. Przygotowane i też jest rodzaj pracy zespołowej, czyli może wiele osób w okularach VR łączyć się z oprogramowaniem. Do tej pory to było dostępne tylko i wyłącznie w Unrealu, natomiast w Twinmotion pojawi się to w kolejnych wersjach. Część z tych pokazów mogliście oglądać na Unreal Fest. Natomiast no, to jest chyba troszeczkę inne spojrzenie na pracę zespołową, na taką wirtualną pracę zespołową, gdzie zakładamy sobie okulary VR i oglądamy, analizujemy, zmieniamy. To są takie pytania pod tytułem, czy lepiej jest budować model trójwymiarowy, czy może budować makietę ze sklejki. To już Państwu zostawiam te dylematy. Natomiast wracając chwilkę do Twinmotion, to jest najświeższa wersja. Troszeczkę w tej wersji też nasze naklejki mnie tutaj zmusiły do dyskusji. Zrobiliśmy naklejkę pod tytułem Więcej drzew. To też jest wersja, w której no właśnie 168 nowych drzew się pojawia w Twinmotion. To na studiach często były dyskusje, czy w pracowniach więcej drzew do wizualizacji. No i tak to może wyglądać, jeżeli dodacie te drzewa, jeżeli przygotujecie tą wizualizację w ciekawy sposób. Nowa wersja Twinmotion wprowadza nam te rzeczy, które gdzieś tam zajmowały nam troszeczkę więcej czasu, czyli zmiana wielkości na ścieżce mogą być drzewa, może być to powierzchnia, w której są wstawione dowolne elementy. Macie też nowe tkaniny, co najmniej 10 nowych materiałów do robienia wizualizacji. No i to jeszcze nie wszystko. Nadchodzące wersje też będą zmieniały w kwestii animowania różnych elementów. To zwróćcie na to uwagę. Dość dużo też dyskutujemy o chmurach punktów, które możecie sobie importować. Natomiast w przypadku Twinmotion możecie za pomocą narzędzi, które przygotowuje Epic Games, nawet mając swój telefon komórkowy, zeskanować taką fotogrametrię, zrobić troszeczkę elementu, który za pomocą Sketchfaba możecie zaimportować do Unreala, możecie zaimportować do Twinmotion. Działa to właśnie w taki sposób, jak widzicie tutaj na filmiku, gdzie po prostu kręcicie aparatem dookoła fotograficznym, bądź też skanerem, tak, no też jak najbardziej można, klikając, jeżeli tam tych kropek, tak jak widzicie, te czerwone kropki określają, że powinniście trochę więcej zdjęć zrobić, żeby to było bardziej odzwierciedlające to, co przygotowujecie. Potem można wysłać to właśnie na portal i z tego portalu zaimportować do waszego projektu. Więc tak naprawdę obiektów jest mnóstwo w samym Sketchfabie, zarówno do motoryzacji, jak i do kreacji, no w sumie dowolnych, czy wnętrz, czy architektury. Tutaj filmik przygotowany po prostu ze zeskanowanym wnętrzem. No i oczywiście komunikacja, która na każdym etapie oczywiście jest istotna z klientem. Coraz więcej, tak jak widzicie, co najmniej 15
najmocniejszych firm motoryzacyjnych używa w tym momencie Unreala i Twinmotion do przygotowania wizualizacji, do testowania w motoryzacji tego, co tutaj Państwo widzicie. Okej. Jeżeli chodzi o wizualizację, wizualizację motoryzacyjną macie nowe lakiery w samochodach do wykorzystania. Otworzę teraz na chwilę, żeby pokazać Państwu, jak działa Twinmotion Cloud. Przede wszystkim głównie chodzi o to, żeby wyeksportować Twinmotion Cloud krok po kroku, no to mamy model. Mamy model w Twinmotion, który oczywiście może być na żywo połączony z Archicadem. Na tą chwilę nie będę tego pokazywał. Żeby się zmieścić troszeczkę w czasie, to na dodatkowych szkoleniach zawsze Państwo możecie się zapisać i możemy te wszystkie elementy przeanalizować. Mamy obrazki w Twinmotion, to jest to, co tu się dzieje jako podstawowa rzecz. Potem mamy filmy, ale też i panorama. Tu mam kilka takich panoram przygotowanych. Jak przygotowujemy daną panoramę? Po prostu ustawiacie Państwo kamerę w miejscu, które Was interesuje. Może być to wnętrze, może być zewnętrze, wszystko jedno. Robimy sobie plusik. Wybieramy, że chcielibyśmy, żeby na przykład z path tracingiem to się działo. Tak, czyli sposób renderowania naszej sceny. Czyli tu mamy różnego rodzaju panoramy. A na końcu trzeba te panoramy dodać do takiego zestawu panoram. Ja tutaj taki jeden zestaw już mam plusikiem dodany. Otworzymy go. No i znowu plus. Można dodać nowe swoje ujęcie. Do naszego zestawu panoram. Taki zestaw jak najbardziej trzeba wyeksportować. Tak samo jak Państwo eksportujecie JPEG-a czy animacje, tak samo eksportujemy cały zestaw. Ja tutaj otworzę troszeczkę okno na bok, żeby Państwo mogli lepiej widzieć. Jak widać, tu jest cloud. To wszystko, co się dzieje lokalnie na naszym komputerze, a oczywiście do chmury, czyli zestaw panoram, start export. Nie będę w tym momencie tego eksportował, bo ten model w rozdzielczości 8K, to szczerze mówiąc, dwie godzinki mi zajęło, czy nawet trzy. Warto zwrócić uwagę też, że jeżeli właśnie robicie ten eksport, czyli macie wybrany dany element, no to też dobrze jest tutaj wybrać właśnie, czy to jest 2K, 4K, 8K i tak dalej. Okej, to teraz pokażę Państwu, jak to wygląda od strony klienta, tak? Czyli jak te panoramy mogą wyglądać. Tak jak tutaj. Myślę, że to dość inspirujące jest, jak te modele powinny być prezentowane, jak ludzie, jakby czy zwykła wizualizacja zupełnie wystarcza na prezentowanie projektów. Jak widzicie, jest QR kod, czyli można sobie taki QR kod po prostu wkleić do maila i wysłać klientowi. Można mu też linka wysłać do takiej prezentacji, w którą jeżeli on sobie kliknie w tego linka, wejdzie i otworzy to w tym przypadku wnętrze. Za chwilę pokażę, co wcześniej wyrenderowałem wieczorem. Tak, to jest akurat wnętrze, jest panorama. Tak jak widzicie Państwo, ta panorama możemy w różnych miejscach mieć. Czy to jest łazienka, czy to jest zewnętrze, czy to jest sypialnia. Mamy tutaj różne ujęcia, pomiędzy którymi klient może się bardzo płynnie przemieszczać. Ma troszeczkę ustawień, które może sobie wybrać. Dość proste to jest po polsku też, jak widać. Także łatwe i intuicyjne.
no i w fajnej jakości wyrenderowane. Tak, wszystko właśnie zależy od tego, teraz tutaj przeskoczyłem, żeby Państwo też zobaczyli, jak to wygląda po kliknięciu w Twinmotion, żeby wyrzucić to do chmury. Oczywiście wyrzucenie do chmury działa, to jest akurat opcja płatna, bo to jest przestrzeń dyskowa, w zależności od wielkości, tak jak widzicie Państwo, eksport do chmury troszeczkę zajmuje i miejsca, i czasu. Tutaj widzicie ten link. Można też i pobrać link i wygenerować QR kod oraz też pobrać na przykład PDF-a, którego, no proszę bardzo, tak, dostajecie takiego PDF-a z QR kodem, z instrukcją. Takiego PDF-a też można do klienta wysłać. Bardzo fajne, intuicyjne rozwiązanie i co najważniejsze, nieskomplikowane. Także czy im więcej tej zieleni, im więcej jakości, im więcej 8K i tak dalej, tym te panoramy oczywiście więcej zajmują. Ja specjalnie też nie poświęcałem tutaj za dużo czasu, żeby ten model był dość, żeby Państwo myśleli, że ja tutaj jakąś postprodukcję robiłem. Nie, nie, to jest dość proste działanie. Dużo czasu mi to naprawdę nie zajęło. No i oczywiście tam w sumie w odróżnieniu i to, co Państwo często pytacie, że jak robicie jedną wizualizację, no to przy wszelkiego rodzaju rozwiązaniach AI drugi raz tego nie powtórzycie tak łatwo. W przypadku no, wizualizacji kontra AI to jednak jest bardziej coś, do co możecie przewidzieć, co się wydarzy dalej tak naprawdę. Także tak wygląda Twinmotion Cloud i przemieszczanie się pomiędzy tymi naszymi prezentacjami. Oczywiście Unreal i same rozwiązania, które Epic Games przygotowuje. Macie Państwo Unreala, macie Twinmotion, Sketchfaba wspomnianego. No, wszystkie narzędzia, które jak najbardziej możecie Państwo używać, to wszystko jest tak naprawdę, jeżeli nie przekraczacie tej granicy miliona dolarów obrotu, to jest bezpłatne. Możecie też rzucać do portalu ArtStation. Także cały zestaw, cały ekosystem narzędzi, które w połączeniu z Archicadem, Twinmotion, Unrealem możecie też zmieniać tą komunikację, wizerunek własnej firmy, po to, żeby właśnie łatwo, szybko, efektywnie robić wizualizację. Oczywiście jak ktoś zaczyna z Twinmotion, no to jest najpierw jest dużo narzędzi, potem to wszystko staje się coraz bardziej logiczne, potem troszeczkę jakość trzeba poprawić, aż w końcu zastanawiacie się, co dalej chcecie osiągnąć, czy idziecie do Unreala, czy nie, czy robicie tylko i wyłącznie wizualizacje takie robione pod architekturę, no bo Unreal to też właśnie filmy, macie bardzo dużo produkcji, jakby można pójść troszeczkę dalej w tym swoim działaniu kreatywnym, więc co w sumie istotne, jak zwykle studenci i też i użytkownicy różni pytają, co dalej. No można najprościej po prostu przerzucić model z Twinmotion do Unreala i pójść dalej i dalej. Tak? To cały ekosystem daje Wam pełną prezentację wizualizacji architektonicznych i produktowych w czasie rzeczywistym z wysokiej jakości renderingami. Za pomocą też Sketchfaba i można też te wszystkie modele wrzucać do sklepów, w których można tak naprawdę ustawić też i kolorowanie tych produktów. Także to wszystko jest kwestia zastosowań. Oczywiście świadomy jestem, że pewnie Państwo nie będziecie za dużo robić z modą, natomiast te wszystkie materiały, które się pojawiają, dają nam duże, bardzo duże możliwości przygotowania fajnych, miękkich wizualizacji z użyciem też Adobe Substance. No tutaj to są przykłady w Fortnite i zabawy z ludźmi, z ubraniami, z materiałami.
Tak samo Twinmotion współpracuje z modelami do tworzenia tego typu produkcji, tak? Także czy filmowe, czy bardzo dokładne odwzorowanie materiałów, to wszystko możecie osiągać, bawiąc się oświetleniem, teksturą. Dość łatwo osiągacie teksturowanie w Archicadzie, dość łatwo przerzucacie do Twinmotion. Natomiast im dalej chcecie to zaprezentować gdzieś na stronie internetowej, tym bardziej Wam właśnie takie rozwiązania jak Twinmotion Cloud będą potrzebne. No tutaj też przykład modelu, który jest wygenerowany na stronę za pomocą Twinmotion Cloud. Więc pamiętajcie Państwo, że Twinmotion i rendering można się rozwijać. Samo Twinmotion to jest początek do tego, co możecie Państwo dalej tworzyć. I tak naprawdę większość dużych firm, dużych deweloperów tak działa, czyli zaczynają od czegoś prostego, potem idą dalej. Jeżeli Państwu nie jest potrzebna ta ilość narzędzi, które są w Unrealu, zupełnie można się zatrzymać na Twinmotion. Szczególnie, że jest to rozwiązanie na dzień dzisiejszy bezpłatne. Natomiast no, tu taki drobny przykład też i MetaHumans. To są te jakości, które jak odpalacie, uruchamiacie sobie oprogramowania, czy tam gry w zasadzie, nie wiem, FIFA, to naprawdę to już jest wysokiej jakości. To wszystko są narzędzia, które nam ułatwiają. Czyli za czasów, jak myśmy zaczynali z architekturą, dużo trudniej takie jakości się osiągało. Teraz to jest naprawdę pod ręką. Więc zachęcam Państwa do zabawy. No, oczywiście poza tym, że mamy komputery, mamy iPady, czyli możemy Twinmotion Cloud zupełnie swobodnie z tego QR-kodu odpalać na iPadzie. Możecie też właśnie chodzić za pomocą VR-ów po Twinmotion, a w kolejnych wersjach też i grupowo, zespołowo oglądać modele. No i ja zapraszam też serdecznie na szkolenia, które organizujemy tutaj z kolegami. Wszystkie szkolenia w Archiklubie, szkolenia aktualizacyjne, pierwsze szkolenia, tutaj daty zapisałem, jakby gdzieś umknęło z wszelkich naszych stron internetowych, czy tego, co wcześniej wspomnieliśmy. Także 14.10. i 28.10. pierwsze szkolenia aktualizacyjne, plus jeszcze oczywiście szkolenia archiklubowe, szkolenia z bibliotek, szkolenia z projektowania wnętrz w Archicadzie też będziemy prowadzili, także proszę śledzić naszą stronę internetową. Więc kreatywność tych rozwiązań i więcej drzew powoduje, że ponieważ nam się troszeczkę już spotkanie przeciągnęło, ja nie będę przedłużał, zachęcę Państwa do wysłania do mnie troszeczkę wizualizacji zrobionych w Twinmotion. Niekoniecznie musi być cloud. To jest jeden z elementów nagrody. Tych nagród będzie kilka. Jakie jest zadanie? Chciałbym dostać od Państwa na maila swojego konrad@wsc wizualizację. Tak jak tutaj, niekoniecznie z samochodem, ale z prezentacjami, gdzie zastosujecie drzewa. Drzewa z Twinmotion, czy drzewa z terenem, czy to jak Wam będzie wygodniej. Najciekawsze prace opublikujemy. No i nagrody czekają na Państwa. Termin do poniedziałku 12 w nocy. Może? Zróbmy taką granicę. Dobrze, to dziękujemy bardzo za uwagę, ponieważ bardzo się cieszymy, że poświęciliście czas na obejrzenie nowości zarówno Archicada 28, jak i elementów Twinmotion. No i zapraszamy na następne webinary.